Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Derecki, jestem pracownikiem działu projektów naukowych i muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie i z okazji od koronacji Karola III na władcę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, która miała miejsce w dniu 6 maja bieżącego roku. Chciałbym przedstawić Państwu kilka, mam nadzieję, interesujących informacji o przedmiocie, który Państwo zapewne widzieli w mediach w związku z tą wielką uroczystością, a być może niektórzy z Państwa zetknęli się z nią także wcześniej. Mowa o kamieniu koronacyjnym, kamieniu ze skun czy kamieniu przeznaczenia, bowiem te nazwy są, jak Państwo za chwilę zobaczą, stosowane z powodzeniem od dawna równolegle w historiografii rozmaitych, także popularnych opracowaniach. Jeżeli by Państwo sięgnęli lub to zrobili do rozmaitych opracowań encyklopedycznych czy literatury trochę bardziej fachowej, to z danymi, które Państwo znajdą, można wypełnić dosłownie kilka linijek. Najważniejszą oczywiście są parametry, które też potem będą tutaj dla nas istotne. Otóż ów kawałek wapienia, dość regularnie obciosany, mam wymiary mniej więcej 65 cm na 40 na 25 i waży przy tym przeszło 150 kg. Widać też ślady obróbki dłutem, ale to za chwilę. Na slajdzie, który teraz Państwo widzą, mamy właśnie zdjęcie Karola III składającego przysięgę. Za nim stoi, za jego plecami w prezbiterium stoi właśnie to krzesło, o którym jeszcze będziemy mówili. No i tam dalej, jeśli się baczniej przyjrzymy, widać podłużny przedmiot, właśnie ten nasz kamień. Ale o co chodzi? Taka prawdziwa historia, która jest odnotowana i data, która w historiografii przez poważnych historyków jest wszędzie przytaczana, to rok 1296, czyli czas, kiedy Edward Długonogi zabrał ze skun powyższy kamień i zawiózł go do Westminsteru. I od tej pory losy naszego obiektu są dość dobrze znane, o czym za chwilę. Natomiast co było przedtem? Jak próbowano jego początki wytłumaczyć? W jaki sposób je wytłumaczono bądź też fabrykowano? Zobaczą Państwo, raczej usłyszą, że posługiwano się pewnymi schematami, które miały przypisać owemu obiektowi jak najdłuższą, jak najdawniejszą metrykę. A przy okazji, jak jeszcze będzie mowa, wpisywało się to w pewne rozwiązania i koncepcje dobrze funkcjonujące już w średniowieczu. Przegląd tradycji przygotowałem chronologicznie, ale też według pewnych wątków czy kluczy, które pozwolą, mam nadzieję, Państwu nie zgubić się jednak w tym dość nie zawsze jasnym gąszczu toponimów, imion bohaterów, bowiem proszę pamiętać, że za chwilę zanurzymy się w czasach legendarnych, które mają swój własny rytm, własną chronologię, własną rzeczywistość i jest to rzeczywistość przedstawiona, w którą ówcześni wierzyli, którzy traktowali ją jako wiarygodną, prawdziwą, a przede wszystkim pożądaną i postulowaną. Jak ona się przedstawia? Zobaczmy. Pierwszym ze źródeł, które tutaj pokrótce zreferuję, to relacja spisana około 1327 roku przez Johna Richandera, który był aktywny mniej więcej między 1294 a 1330 rokiem. I on wspomniał, że John de Bailly, późniejszy władca Szkocji w latach 1292-96, został koronowany super lapidem regalem, który Jakub miał pod głową w Betel. I to jest bardzo dobre wejście już, włączenie obiektu w historię biblijną, przekazanie tym samym i potwierdzenie jego antycznej metryki, powiązanie z osobą dobrze znaną ówczesnym, no może nie erudytom, ale publiczności literackiej z pewnością. Richander odnotował także, że właśnie, jak wspomniałem, w 1296 roku Edward I, najechawszy Szkocję, zabrał
sublato lapide i umieścił, czyli ten wspomniany kamień, i umieścił go w Westminsterze oraz polecił uczynić dla niego siedzenie dla celebranta. Celebrantium Cathedram Sacerdotum. O krześle i o tych tutaj wariantywnościach jeszcze za chwilę będę mówił, ponieważ z pewnością łatwo Państwo je wychwycą. Drugim uczonym, który także był zainteresowany przechowaniem informacji o kamieniu, był John Swordun, który zmarł po 1384 roku, i w jego wykładzie historii znajdujemy zapis, że 13 lipca 1249 roku Aleksander III został koronowany w Scone na króla Szkocji. Co ciekawe, intronizowany władca miał zasiąść na królewskim krześle, czyli, jak wyjaśnia dziejopis, kamieniu owiniętym w wyszywaną złotem tkaninę. Ów kamień określił sedes superior, czyli no taki, no, można powiedzieć, no, siedzenie najwyższe. Dalej mamy relację Waltera z Hemingford, który działał około 1600 roku. W swojej kronice odnotował on, że w klasztorze w Scone był lapis peregrandis, w kościele, w którym przyszli królowie zgodnie z tradycją byli koronowani. Co ciekawe, również on wspomniał, że wracając przez Scone, król, czyli jak wiemy już Edward I, rozkazał zabrać wspomniany kamień, na którym, jak się mówi, królowie Szkocji byli intronizowani, oraz zabrać go do Londynu na znak, że królestwo zostało podbite. Jak widzimy, ten element wykładu kolejny raz powtarza się, ponieważ no miał on, jak można się domyślać, dla relacjonujących wykłady dziejów znaczenie zupełnie zasadnicze. Co więcej, Walter także dodał ciekawą informację. Otóż wśród klejnotów koronnych na zamku w Edynburgu w 1296 roku była Una Petra Magna Super Quam Reges Scotiae Solebant Coronati, czyli była duża, duża skała, czyli duży kawałek skały, na którym królowie Szkocji byli koronowani. Innym tutaj dziejopisem, który także w interesującym nas temacie zabrał głos, był John Harding, żyjący między 1378 a 1465 rokiem. I podobnie do swoich uczonych poprzedników, również on odnotował wywiezienie przez króla ze Scone i umieszczenie w Westminsterze kamienia. I ciekawe, że jak czytamy, władca polecił zrobić z tej skały krzesło dla księdza odprawiającego mszę. No zapewne po prostu polecił umieścić ten blok kamienny, bez, nie ma żadnej informacji, żeby miał nagle jakoś go specjalnie obrabiać. Ciekawym i dłuższym wykładem, który uruchamia cały późniejszy nurt tradycji amplifikowanej i coraz bardziej, coraz lepiej wyposażoną w szczegóły faktograficzne, przedstawił nam Hector Boyce, czy Bock. On spisał historię w 1527 roku, a 4 lata później to dzieło przełożył na język Gaelic John Bethlenden, archidiakon z Moray. Jak czytamy, to jest całkiem zabawna opowiastka, Grek Gateleus, syn Ateńczyka Cekropsa albo Neleusa z Agros, przybył do Egiptu w czasach Eksodusu. Poślubił córkę Faraona, Skotę. Po unicestwieniu przez Morze Czerwone Armii Egipskiej nasz bohater uciekł z żoną przez Morze Śródziemne do Hiszpanii, gdzie założył królestwo w Brigantium, dzisiejszej Kompostelli. Zasiadał tam na marmurowym tronie, lapis fatalis cathedrae instar, krześle. Te nazwy czasami są stosowane zamiennie i tutaj nie chodzi o kształt
owego przedmiotu, tylko właśnie o to, że coraz od tego momentu, czyli właśnie od lat 20. XVI stulecia już ta ciekawość zostaje na tyle rozbudzona, czy uczoność wzbogacona, dodatkowe elementy wykładu, że dowiadujemy się nie tylko w sposób bardziej literacki dopracowany, mamy tradycję, ale także dowiadujemy się coraz więcej interesujących szczegółów. Po wielu latach na wspomnianym krześle czy tym tronie została umieszczona inskrypcja. Ni fallat fatum scoti quocumque locutum inveniens lapidem regnare tenentur ibidem. I to jest ciekawe, że ten rodzaj przepowiedni właśnie dotyczący funkcji kamienia i ta fraza ni fallat fatum albo w tym dłuższym, albo skróconym brzmieniu zostanie już zawłaszczona czy z powodzeniem przyjęta przez późniejszych uczonych i dość powszechnie jest ona w ich pracach przywoływana. Ale dalej. Potomek Gatelusa, Simon Breck, miał to krzesło czy tron przywieźć z Hiszpanii do Irlandii i tam też został koronowany na jej króla. Dalej poznajemy dalsze losy. Tutaj też no, musimy pogodzić, że czasami mamy pewne przeskoki fabularne. Narracja w tych źródłach nie jest linearna, nie zawsze jest przyczynowo-skutkowa. Czasami pewne interwały są pomijane milczeniem albo zwyczajnie po prostu no, niejasne dla piszącego, stąd też taka forma wykładu. Fergus, syn Ferharda, pierwszy król Szkocji, miał zabrać krzesło z Irlandii do szkockiego Agryl, w którym został koronowany. Założył miasto Beregonium i umieścił w nim krzesło. Z jego linii miało wywodzić się 40 królów Szkocji. 12 z nich, uszczegóławia nas dziejopis, Evenus, założył miasto niedaleko Beregonium, nazywane od jego imienia Evonium. Obecnie Dunstafang. Przeniesiono do niego kamień i tam też pozostałych 28 władców koronowało się, tam również zostali pogrzebani. Widzą zatem Państwo, że opowieść jest nie tylko coraz bardziej szczegółowa, ale też obejmuje coraz dłuższy okres czasu, liczony już w dziesiątkach pokoleń. Dalej, jak się dowiadujemy, to też dla naszego wykładu nie pozostaje bez znaczenia, Szkoci zostali wypędzeni do Irlandii za panowania ostatniego z 40 królów, ale powrócili pod przywództwem jego kuzyna, Fergusa MacEric. Również on został koronowany na marmurowym krześle. Polecił wreszcie zbudować kościół na wyspie Jona oraz grzebać w nim przyszłych królów. Wreszcie Kenneth MacAlpin, ostatni ze wspomnianych władców, podbił Piktów, sprowadził kamień, określany jako Fatal Stone, z Agryl do Gowrie i umieścił w Scone. Stało się tak, ponieważ w Scone odniósł zwycięstwa nad Piktami. Czyli to miejsce zwycięstwa, które potem przesądziło nad jego losem i losem jego linii, zostało właśnie w ten sposób upamiętnione i uwiecznione w tradycji. Niektórzy mówią, że to właśnie on polecił wyryć inskrypcję Ni fallat fatum. Powróćmy na chwilę jeszcze do Forduna, ponieważ on też był zainteresowany starożytną czy przeszłością tego kamienia, chociaż opowieść, którą za chwilę zreferuję, przedstawia się bardzo podobnie. Otóż Grek Neulus, syn Gaetelusa, udał się do Egiptu, gdzie poślubił Skotię, córkę Faraona. Poprowadził ocalonych z Morza Czerwonego przez Afrykę do Hiszpanii, a jeden z jego potomków, król Hiszpanii, jedynego ze swych licznych synów, Simona Breka, wysłał do Irlandii. Widzą Państwo, że szlak pozostaje niemal niezmieniony. Cały czas przez Hiszpanię wyprawiamy się do Irlandii. Wreszcie marmura katedra przekazał
czyli to właśnie krzesło, przekazał starannie wykonane zgodnie z dawną sztuką, na którym królowie Hiszpanie pochodzący ze Szkocji zwykli siadać. Ten kamień lub krzesło umieścił w najważniejszym miejscu w swym królestwie, Temor, które stało później stolicą Irlandii. Fordun przy tym, co też nie jest, nie powinno jakoś szczególnie nas dziwić, podał dwie konkurencyjne tradycje. Ów zabieg stylistyczny czy retoryczny był często stosowany, kiedy erudyci mieli kilka wersji danej opowieści, nawet jeśli one były niespójne, czy wręcz właśnie przeciwstawne, konkurencyjne, podawano je bez żadnego komentarza albo pisano po prostu, że znalazłem jeszcze inne wytłumaczenie, po którym je wykładano. Otóż Gaetelus miał to krzesło przywieźć z Egiptu, a Simon Breck zarzucił kotwicę u wybrzeżu Irlandii, drugi raz z powodu sztormu i wyłowił właśnie ów przedmiot. Czyli jasności nie było. Albo Egipt, albo właśnie nowy wątek, czyli wyłowienie obiektu z wodnych otchłań. Także Fordun cytuje przewodnie Nifallat Fatum. Dodaje przy tym, że Fergus, syn Farquhara, prowadząc Szkotów z Irlandii do Szkocji, zabrał ze sobą królewskie krzesło zrobione z marmuru, na którym następnie został koronowany na pierwszego króla Szkocji. Jego następcy również byli intronizowani na wspomnianym krześle. Natomiast nie wyjaśnia, co może dziwić, w jaki sposób ów przedmiot miał trafić do Skun. Kolejnym tekstem w tym naszym przeglądzie, ale on jest niezbędny, żeby zobaczyli Państwo pewne schematy, czy pewne mogli wyłapać pewne amplifikacje, jest Chronicon Rhythmicum, utwór datowany na lata 1117-1119, które trzeba dodać, który ten tekst był źródłem uczoności Forduna. W związku z tym mamy tę samą opowieść, co właśnie wspomnianego. Natomiast Gaetelus zabrał ze sobą z Egiptu lapis faraonis, czyli kamień faraona. Dowiadujemy się także, że Anhora Vitae, został ten przedmiot właśnie określony jako Anhora Vitae, no to możemy domyślać się, że to jest po prostu, ta fraza została przez Forduna amplifikowana właśnie w opowieść o kotwicy, za pomocą której to krzesło zostało wyłowione z wody. Inną zmianą, którą możemy odnotować, to było, że Ergadia została zastąpiona Skotią. Do niej jeszcze wrócimy. To jest też ważna heroina. W późniejszej edycji kroniki, po informacji, że królowie Szkocji byli na nim intronizowani, dodano zdanie: ut Scotia testatur usque tunc lapis iste locatur, czyli właśnie ona potwierdza, że ten kamień został tutaj umieszczony. Kolejną opowieścią, której pokrótce się przyjrzymy, była ta spisana przez Andrew Swinton, żyjącego między 1350 a 1425. I tutaj znowu pojawia się wątek hiszpański. Otóż król hiszpański wysłał swego syna Simona Brecka do Irlandii, natomiast różnicą względem wcześniejszej opowieści, różnica polega na tym, że kamień został przywieziony z Irlandii do Szkocji nie przez mitycznego Fergusa, syna Ferquada, lecz przez historycznego Fergusa, syna Erka. Co więcej, został on nie w Agryl, lecz w Iclonkill. Nie dowiadujemy się także, w jaki sposób kamień miał trafić, czy to krzesło miało trafić do Skun. Nie ma także wzmianki o Kennecie MacAlpinie. Kompilacją pochodzącą mniej więcej z tego samego okresu jest Skala Kronika, datowana na 1355 rok. Znajdujemy w niej informację, którą już znamy, nieco oczywiście przetworzoną. Otóż Simon Breck, najmłodszy syn władca Hiszpanii, przyjechał do Irlandii, zabierając ze sobą kamień, na którym koronowani byli królowie Hiszpanii. Umieścił go w najpiękniejszym miejscu, zwanym dotąd
królewskim miejscem. Fergus, syn Ferhara, umieścił królewski kamień w Skun. Jest to, jak historycy stwierdzili bez większych kontrowersji, historyczny władca Fergus, syn Erka. Kolejnym głosem tutaj w tym wykładzie, kolejny głos pochodzi spod pióra ślepego Harry'ego, znanego także jako Harry Minstrel, żyjącego między 1440 a 1492 rokiem. Jak pewnie Państwo zauważyli, przy niektórych dziejopisach mamy podane daty ich życia, przy niektórych tylko okres floruit, czyli kiedy byli najbardziej aktywni. No, tak to niestety bywa, że nie zawsze potrafimy ich daty ich ziemskiej egzystencji dość dobrze dookreślić. Ale o co chodzi? Harry podaje opowieść podobną do wyłożonej przed chwilą, ale opisując koronację Johna Bailola, o którym już mówiliśmy, zauważa, że tron przywiózł Gedales z Hiszpanii do Irlandii, pierwszy Iberoszkot, co jest ciekawą propozycją. Dalej wygrał go w Canmore, król Fergus, następnie zabrał do Skun, gdzie władcy byli koronowani przeszło 800 lat, zanim, jak już wiemy, Edward I zabrał go do Anglii. Ta informacja znowu, prawda, powraca jako zakończenie pewnego etapu pobytu kamienia właśnie w Skun. Canmore, Teamor, to jest królewskie miejsce w Skala Kronika w Irlandii, obecnie Tara. No i teraz może kilka jeszcze takich uwag faktograficznych, które warto w tym miejscu poczynić. Jeżeli miało upłynąć 800 lat od podboju Szkocji przez Edwarda I w 1296 roku, to Fergus Mac Erc musiałby się wyprawić z Irlandii do Szkocji w V wieku. Widzimy zatem, że jak to często bywa w tego typu wykładach, teksty mają własną chronologię, zupełnie niespójną, czego nie można oczekiwać z naszą linearną. Ważne są osoby, które są tam umieszczone i pewne właśnie referencyjne miejsca, czy też toponimy, które albo się pojawiają jako utrwalenie ważnych wydarzeń, albo właśnie pochodzą od miejsca fundatorów ważnych obiektów czy miast. Można też zauważyć, że Iclonkil wypada z opowieści, podobnie jak Agryl, zaś kamień zostaje przetransportowany bezpośrednio do Tary do Skun i umieszczony tam przez Fergusa. Nie ma informacji właśnie o tej przepowiedni ni fallat fatum. Zbliżając się powoli do tego przeglądu historiograficznych relacji, które potem zakończymy tę część taką prawdziwą historią pochodzącą z XX wieku oraz pokrótce opowiem też Państwu o tym właśnie krześle. Ono też jest ciekawym obiektem, zwłaszcza, że no niestety los, raczej ludzie zbyt łaskawie z nim nie obeszli. Na chwilę zobaczmy, jak ten kamień, czasami nazywany krzesłem, innym razem właśnie kamieniem, petrą, ten właśnie podłużny blok piaskowca dość no, w miarę regularnie obciosany, z takimi dwoma pierścieniami, czy obręczami przyczepionymi za pomocą żelaznych łańcuchów. To na tym slajdzie dobrze widać. No, nie jest jakimś obiektem, prawda, który może budzić nasz zachwyt estetyczny, ale też ciekawe właśnie, że niektórzy z przedstawionych tutaj przekazicieli tradycji pisali o tym jako o krześle, czy jako o przedmiocie już bardziej artystycznie wyrobionym. Znalazłem też zdjęcie z 1937 roku. Mamy wnętrze Westminsteru. Mamy właśnie to krzesło koronacyjne, o którym jeszcze powiemy za chwilę trochę bliżej. I widzą Państwo, że pod siedziskiem znajduje się właśnie ten podłużny blok piaskowca. Ta półka jest zrobiona na wymiar,
o czym jeszcze dalej powiemy. I proszę też zobaczyć, że zaplecek jest bardzo mocno zdewastowany, pokryty napisami wyrytymi przy pomocy jakichś ostrych narzędzi czy gwoździ. To ten element też jeszcze zostanie za chwilę omówiony. To już jest zdjęcie bardziej współczesne naszego obiektu, zanim w ramach przerwy może trochę mu się przyjrzymy, zanim pójdziemy dalej. I wreszcie tutaj mamy z agencji Reutera właśnie materiały ściągnięte ze strony poświęconej koronacji Karola III. Więc krzesło liczy razem z tą podnóżkiem około 2 metrów. Widzą Państwo także właśnie te graffiti wyryte na zaplecku i fragmenty złotych zdobień. Bo więc uprzedzając to, o czym jeszcze powiem za chwilę, warto powiedzieć, że ten przedmiot, mimo że wykonany z drewna dębowego, nie żadnego szlachetnego metalu, w założeniu był bardzo ładnie ozdobiony szklanymi płytkami układającymi się we wzory, właśnie złotymi plakietkami. No niestety, o czym za chwilę, sposób jego prezentacji, nieużytkowania przecież doprowadził do takiej kondycji. Ale wróćmy jeszcze zanim przejdziemy do tej prawdziwej historii i zobaczymy bliżej, o czym mowa, oraz poznamy kilka burzliwych wydarzeń, tak można powiedzieć, z losu naszego obiektu. Zobaczmy jeszcze, co o nim dalej napisano. Piszący na przełomie XIII-XIV stulecia Baldret Bisset, który żył między 1250 a 1311 rokiem, przygotował interesujący dokument znany jako Processus Baldredi contra Figmenta Regis Anglia, datowany na rok 1301. Czytamy w tym dokumencie, że córka władcy Egiptu ze zbrojnymi i flotą udaje się do Irlandii, a połączywszy się z Irlandczykami, wyprawia się do Szkocji, zabierając ze sobą królewski tron, który król Anglii razem z innymi insygniami Szkocji przemocą zawiózł ze sobą do Anglii. Owa dziewczyna czy kobieta miała wreszcie podbić i zniszczyć Piktów oraz zdobyć ich królestwo, a od jej imienia wzięli nazwę Szkoci i właśnie Skotia. I potem mamy wyjaśnienie, a muliere Scota vocitatur Scotia tota, czyli właśnie od kobiety Scoti nazywa się cała Szkocja. Tradycja utrwalona przez Baldreda nie występuje z żadnej ze wcześniejszych znanych nam kronik. Jako pierwszy ją przekazał. Nie znaczy to, że nie było takiego nurtu opowieści, po prostu nie zachowały się albo nie zostały jeszcze odkryte rękopisy je przekazujące. Bisset był jednym z pierwszych komisarzy, o czym trzeba pamiętać, wysłanych do Rzymu, aby przedstawić papieżowi kwestię niepodległości Szkocji. Stąd właśnie ten dokument na początku, przed chwilą przytoczony. Przygotowano instructiones zawierające wyłożenie argumentów na poparcie powyższego żądania. Baldret przerobił je właśnie w rodzaj memoriału, który zatytułował Processus, ale nie ma w nim wzmianki o kamieniu koronacyjnym. Czyli ta redakcja redukcjonistyczna tę opowieść pominęła. Jakie były ku temu powody, trudno rozstrzygać i można jedynie snuć pewne supozycje. Ale zestawiając oba teksty, da się wyłapać kilka podobieństw. I Szkoci zostali nazywani po Skocie, córce faraona, władcy Egiptu, przybyli do Irlandii, którą zajęli i okupowali. No i druga z ważnych informacji, dalej okupowali Agryl w Szkocji, wypędzili z niej Brytów, zajęli część Brytanii. Zajętą część Brytanii nazywano Skotia, właśnie za Skotią, królową Szkotów. No i właśnie znowu Amuliere Scota, vocitatur Scota Totia.
inną opowieścią, która jest dość problematyczną, zarówno ze względu na jej genezę, na sposób przechowania, rękopisy je przekazujące, czy także czas powstania, nawet orientacyjnie tutaj zaproponowany. Dość umownie, ale powszechnie nazywa się Lebar Gabala, czyli Księga Podboju. Jest to irlandzka wersja opowieści, której jak zachowaną tradycję, jak się przyjmuje, gdzieś tam zaczęto przekazywać no, około VII stulecia. Natomiast rękopisy, które znamy, są późniejsze o kilka wieków i niestety nie zostały do tej pory kompletnie i w dobry sposób wydane, więc też nie mamy pełnej wersji opowieści, akurat fragment nas interesujący możemy w niej znaleźć. Warto jeszcze pamiętać, że te późniejsze redakcje, które są przez historyków wykorzystywane i które w zasadzie są tymi najciekawszymi, to pochodzą z wieku XVII, kiedy zostały zredagowane przez historyków znanych jako Czterej Mistrzowie. Rdzeń opowieści o zaludnieniu Irlandii został w tym wykładzie zbudowany na podstawie tradycji biblijnych. A zatem mamy klasyczne, dobre potwierdzenie dawnej historii, ciągłości z tradycją biblijną, powszechnie znaną, a zatem obowiązującą. Zaczyna się od Noego i potopu oraz od wnuczki Noego, Ceazir, która nie występuje jednak w Biblii, więc tutaj ta bohaterka została włączona jakby spoza kanonu znanego ówczesnym uczonym. Owa kobieta miała być pierwszą osobą przybyłą do Irlandii. Następną falę stanowili Partalończycy, potomkowie Jafeta, syna Noego, ale ulegli oni, jak czytamy, zarazie. Trzecia fala osadników to potomkowie Nemeda, którzy mieli być niejako spokrewnieni z Partalończykami. Nemedianie zostali wreszcie podbici przez Formorian. Niektórzy z Nemedian powrócili jednak z Grecji jako Fir Bolg. Oni z kolei zostali zastąpieni przez Tuatha de Danann. Za chwilę jeszcze o nich powiemy szerzej. Drugi wątek opowieści prowadzi do innych potomków Jafeta. Mamy zatem drugą, inną tradycję. Tym razem do Feniusa Fersaida i jego wnuka Goidela Glasa. Od niego właśnie pochodzi termin Gel, czyli znany nam przecież. Później Brogan, wywodzący się od Goidela Glasa, oglądał w Irlandię zwierzę w Galicji w pogodną noc. Jego wnuk Milie Spain udał się do Irlandii, gdzie pokonał Tuatha de Danann. Klan Mila, czyli właśnie klan Milech lub też Milezjanie, no to właśnie Ir, Eipar, Eirempon oraz ich potomkowie zadomowili się w Irlandii. Milezjanie, jak czytamy dalej, zajęli stolicę pokonanych, którą było miasto Tara, stanowili tam swoją stolicę. Na swej drodze spotkali, to jest też ciekawe, warto o tym powiedzieć, boginie Erju, Banbe i Fotle i obiecali im, że nazwą kraja od imienia tej z nich, która pomoże im w podboju. Porady Eiru poprowadziły ich misję i na jej cześć wyspy została nazwana Eirin, a obecnie Eire. Tuatha de Dunan zostali pokonani w bitwie pod Taitlin i po krótkotrwałym oporze poddali się, a kraj został podzielony. Milezjanie otrzymali, jak dalej się dowiadujemy, całą podzielną jego część, podczas gdy Tuatha de Dunan dostali część podziemną. Syn Mila Spain, Eirempon, objął władzę nad północną częścią Irlandii, a jeden z wodzów Milezjan, Eberfin, nad południową. Nieco później pomiędzy oboma częściami wybuchła wojna, podczas której Eberfin zginął,
a jego antagonista objął rządy nad całym zjednoczonym terytorium. Widzą Państwo, że ta wyjątkowo pieczołowicie wyłożona opowieść, na razie nie mamy jeszcze mowy o kamieniu, ale już dochodzimy. I właśnie wspomniany wcześniej Tuatha De Danann mieli się wywodzić ze Skandynawii. To było też miejsce w średniowieczu, taka praojczyzna rozmaitych ludów, którzy później udawali się, czy plemion, które udawały się na wyspy, znane później jako Wyspy Brytyjskie. Otóż Tuatha mieli pochodzić z części Skandynawii, określonej jako Lochlann. Zamieszkiwali cztery miasta: Faljas, Gorjas, Finjas i Murjas, a udając się do Szkocji, z każdego z nich zabrali po jednym drogocennym przedmiocie. Dla naszego wykładu istotne jest to, że z Faljas wzięli La Fail, który wydawał dźwięk pod każdym siedzącym na nim w czasie lekcji władcą, jeśli ów był prawowitym królem, a nie uzurpatorem. Z Gorjas wzięli miecz, z Finjas włócznie, a z Murjas kocioł. Więc ta część opowieści tłumaczy w sposób dowodny i przekonujący, dlaczego ten kamień nazywany jest kamieniem mówiącym. Otóż potwierdzał słuszność wyboru danego władcy, bądź milczeniem kwestionował ową decyzję. Warto także powiedzieć, że zgodnie ze szkocką wersją opowieści kamień trafił do Skun z Irlandii, natomiast irlandzką kamień do Tary przywieziono ze Szkocji. Widzimy zatem, że kolejny raz mamy opowieści sprzeczne, chociaż operujące tymi samymi obszarami geograficznymi. Czy zatem można powiedzieć o kamieniu ze Skun coś pewnego? Wydaje się, że na podstawie zreferowanych tekstów wolno przypuszczać, iż La Fail, czy ten właśnie kamień, nie opuścił Tary i przebywał tam do XI stulecia. Natomiast szkocki kamień nie był w Agryl w czasach istnienia irlandzkiej kolonii Dalriaty i nie był również wykorzystywany podczas inauguracji ich królów. Dochodzimy już do ostatniej z opowieści, która dotyczy kamienia, i tym razem musimy na chwilę cofnąć się do XI stulecia, do lat 70., na który to czas datowany jest irlandzki przekład, czy irlandzka redakcja IX-wiecznej historii Brytonum, czyli historii Brytów. Ten pierwowzór łączony jest przeważnie z bliżej nieznanym Neniuszem, natomiast Lebor Bretnach, czy ta właśnie irlandzka redakcja, przypisywana jest Gidli Comeinowi. Oba te teksty, czy te wykłady historii wyspiarskiej, zakończone, czy pod koniec ich znajdujemy dość interesujący, do tej pory jeszcze słabo rozpoznane przez historyków, czy kulturoznawców, sekcje zawierające wykaz mirabiliów, czyli takich niezwykłych osobliwości przyrody. I tekst irlandzki informuje nas, że w Tamar bądź Tarze znajduje się La Fail, lub kamień, który wydawał dźwięk pod królem, którego rozpoznał jako posiadającego władzę, czy zwierzchnictwo nad Tamar. W innej redakcji, ponieważ tu też jest więcej niż jedna, czytamy, że w Tamar był kamień, który wydawał dźwięk pod stopami każdego, kto prawomocnie osiągnął czy zdobył władzę. Po tych antykwarycznych, żeby pozostać w terminologii wyspiarskiej, relacjach, które w pewien sposób próbowały ustrukturyzować nam i historię kamienia, i jego dotarcie do Irlandii czy do Szkocji, przeważnie albo z Egiptu, albo przez Hiszpanię, warto
jednak skupić się na wydarzeniu, które zostało niemal współcześnie, bo tylko 70 lat temu, odnotowane i które na pewno miało miejsce. Ono także było w ostatnich dniach przywoływane w relacjach czy w informacjach prasowych poświęconych koronacji Karola III. Jednym z bohaterów tego dziwnego i w zasadzie całkiem zabawnego incydentu był wówczas 25-letni Ian Hamilton, student Uniwersytetu w Glasgow, który razem z kolegami i koleżanką postanowili ukraść przechowywany w Westminsterze kamień. Wykorzystali ku temu czas świąteczny, czas Bożego Narodzenia. Ten incydent, ten wybryk, no w końcu kradzież z włamaniem, miało wzbudzić, oczywiście rzecz jasna, dyskusję nad nacjonalizmem szkockim, nad szkocką niepodległością w ramach tutaj królestwa. Jak czytamy, przejrzałem kilka relacji. Policjant spotkał koło właśnie Westminsteru parę młodych ludzi. Kiedy podszedł, no zapytał, co oni robią, prawda? No, mamy noc, święta, nikogo nie ma na ulicy, wydało mu się to podejrzane, ale oni właśnie wyjaśnili mu, że przyjechali ze Szkocji, nie mogli znaleźć hotelu, więc krótko porozmawiali i tylko powiedział, że mają ruszyć dalej. No ale kiedy odjechali, policjant nie wiedział, że na tylnym siedzeniu ich samochodu znajduje się odłamany kamień, fragment kamienia, który wcześniej ukradli, mówiąc wprost, z Westminsteru. Można zapytać, w jaki sposób ten blok ważący przeszło 150 kg zdołali rozłupać. Czy on im upadł, kiedy go nieśli nieporadnie, a młodzieżerzy nie mieli siły? Otóż nie. Kilkadziesiąt lat wcześniej, o tym za chwilę, sufrażystki przeprowadziły zamach bombowy. Właśnie jego ofiarą, na szczęście nie był zbyt groźny, padło opasło westminsterskie, to krzesło zostało lekko uszkodzone, a kamień pękł. W związku z tym mieli ułatwione zadanie. Ale później Hamilton udało mu się także wywieźć drugą część z opactwa. Zresztą warto powiedzieć, że ten pan zmarł w zeszłym roku w wieku 90 bodaj 7 lat i w wywiadach, których udzielał później, dość wyrażał kategoryczne stwierdzenia. Kamień przeznaczenia jest ikoną Szkocji, powiedział w BBC w jednym z wywiadów. W jednym z wielu najazdów Anglików na Szkocję zabrali oni symbol naszego narodu. Przywrócenie go było bardzo symbolicznym gestem. Więc Hamilton z kolegami, bo trzeba powiedzieć, że ich jeszcze było dwóch, czyli Gavin Vernon i Alan Stewart, dokonali aktu nie tylko wandalizmu, chociaż proszę zobaczyć, jak wyglądało owo krzesło, i tak już wtedy będące w dość kiepskiej formie, no ale przede wszystkim wywieźli ten obiekt, który na kilka miesięcy był uważany za zaginiony. Oczywiście postawiono właściwe służby na nogi i cała sprawa skończyła się o tyle dobrze, że mówiąc kolokwialnie, ruszyło ich sumienie. Hamilton, oni zakopali większą część zakopali na odludziu, natomiast drugą, tę mniejszą, schowali w garażu kolejki.
Hamilton jednak obawiał się, że ten piaskowiec mógł ucierpieć, będąc właśnie pogrzebanym pod ziemią, w ziemi, więc postanowili go wykopać i zwrócić właściwym władzom. Ale tutaj trochę skracając, żeby nie mówić o rzeczach drugorzędnych, cała sprawa zakończyła się o tyle dobrze, jak Państwo teraz widzą, że został on przeniesiony po kilku miesiącach do Westminsteru na drewnianych noszach. Tutaj czterech rosłych mężczyzn je nosi. A tutaj mamy 96 rok, kiedy kamień już w odpowiednim otoczeniu jest transportowany do Edynburga. Mówiliśmy o kamieniu, to teraz powiedzmy o tym właśnie krześle, które zostało pokazane w otwierającym ten wykład czy referat w materiale filmowym. Ów tron czy krzesło polecił właśnie wykonać Edward I. Właśnie czas prac kładzie się na okres między 1297 a 1300 rokiem. Mam akurat potwierdzone i przechowane nazwisko stolarza, który to wykonał, Walter z Durham. I warto pamiętać, że pierwotnie ten właśnie fotel z wysokim oparciem w stylu gotyckim miał być wykonany z metalu, ale finalnie wykonano go z drewna dębowego. Zamiast brązu mamy dąb. Tak jak mówiłem, było pokryte złoceniami, inkrustowane kolorowym szkłem. No niestety do tej pory zachowały się bardzo nieliczne ślady, ale za chwilę dowiemy się, dlaczego tak było. Warto przy tym powiedzieć, że krzesło jest najstarszym datowanym meblem angielskim wykonanym przez znanego artystę. Chociaż pierwotnie nie było ono przeznaczone jako krzesło koronacyjne, zaczęło być kojarzone z koronacjami angielskich monarchów, a pierwszą koronacją, w której na pewno zostało użyte, była koronacja Henryka IV w 1399 roku. Monarchowie, to też warto powiedzieć, zwykli siadać nie na samym kamieniu, tylko zwykli siadać na kamieniu. Dopiero w XVII stuleciu dołożono do niego, nad nim drewniane siedzisko, taką platformę. Gdy William III i Mary II zostali wspólnymi monarchami w 1689 roku, potrzebowali do ceremonii dwóch krzeseł koronacyjnych. Więc William użył oryginalnego, XVIII-wiecznego krzesła, a dla jego towarzyszki wykonano drugie. XIII-wiecznego, to oczywisty błąd. Warto także powiedzieć, że pozłacane lwy, które widzieliśmy na slajdach, zostały dodane w XVI wieku. A wymieniono je później w 1727 roku. Jeden z czterech lwów otrzymał nową głowę na koronację Jerzego IV w 1821 roku. Ślady zdobień, o których wspomniałem i które są widoczne czy na zdjęciach dostępnych w internecie, czy w albumach poświęconych kamieniowi i temu krzesłu, zachowały się zwłaszcza na oparciu. Tam są widoczne zarysy liści, ptaków, zwierząt. Na oparciu wreszcie namalowano również zaginiony wizerunek króla, być może Edwarda Wyznawcy albo Edwarda I, trudno rozstrzygnąć, z nogami spoczywającymi na lwie. Obecnie ten jego wygląd jest bardzo słabo, bardzo słabo się zachował jego ten wizerunek. Dlaczego tak się stało? Widzieli Państwo wcześniej
graffiti wyryte na zaplecku czy na oparciu, liczne zniszczenia, uszkodzenia, wyszczerbienia drewna. Otóż nawet jeszcze w XVII stuleciu turyści mogli usiąść na krześle, uiściwszy wcześniej niewielką opłatę na rzecz kościelnego. Traktowano ten przedmiot bez większego, może nie szacunku, ale bez większej uwagi. W związku z tym rozmaici odwiedzający Westminster, no jak powiedziałem, no wyryli swoje inicjały czy imiona. Zresztą też w pracach poświęconych kamieniowi zostały one niektóre zidentyfikowane. A narożne słupki zostały dotkliwie uszkodzone przez osoby, które zwyczajnie chciały zabrać ze sobą do domu kawałek krzesła. Co więcej, gwoździe często wbijano w drewno, żeby przymocować do niego tkaniny i tym samym nadać większego splendoru uroczystościom koronacyjnym. Niestety także w czasie złotego jubileuszu królowej Wiktorii, w czasie przygotowań, krzesło zostało pokryte powłoką brązowej farby, co też zaawansowało i tak już znaczne zniszczenia. Sir Gilbert Scott, architekt i antykwariusz odrodzenia gotyckiego, napisał nawet, że krzesło to wspaniały kawałek dekoracji, ale smutno okaleczone. I kończąc tę prezentację, właśnie jeszcze tylko powiem o czym, co sygnalizowałem wcześniej. Otóż 11 czerwca 1914 roku o godzinie 17:40 krzesło było obiektem ataku bombowego właśnie przeprowadzonego przez sufrażystki. Został łamany róg krzesła, miał wtedy właśnie kamień pęknąć. On został później po kradzieży w roku 50 połączony metalowymi bolcami. Nawiercono oba kawałki, zsunięto więc tylko na zdjęciach widać to swoiste pęknięcie, które w żaden sposób nie powoduje jakichś estetycznych strat. A zatem dotrzymano obietnicy, wypożyczono władcy Wewnętrznego Królestwa kamień, na którym on był intronizowany, po czym oczywiście wrócił albo wróci, nie tego nie sprawdziłem, na właściwe mu miejsce prezentacji i przechowywania do Edynburga. Jeżeli chcieliby Państwo powrócić do tego tematu, zająć się nim już na własny użytek, można polecić, literatura oczywiście jest bardzo znaczna, dostępna w czasopismach wyspiarskich czy drukowanych w innych częściach Europy, ale warto zajrzeć jest do pracy XIX-wiecznego wydawcy i historyka Williama Skina, The Coronation Stone, czy dwóch bardziej nam współczesnych prac, w których znajdą Państwo nie tylko analizę źródeł, czy ich zestawienia, ale także właśnie opisy konserwacji owego krzesła, sposób, czy jakieś odczytania zachowanych właśnie zdobień, czy pewnych hipotez, co one mogły dotyczyć. No generalnie są to tematy ciągle budzące jeszcze zainteresowanie, nie tylko ze względu na niedawną koronację, ale właśnie ta antyczność, rozmaite kontrowersje, konkurencyjne wykłady, opowieści, mityczni bohaterowie, historia, która dla niektórych uczonych pozostaje historią wyobrażoną, bajeczną, jakże różną od tej prawdziwej, którą można dookreślić na podstawie źródeł, sprawia, że pewnie jeszcze nie raz będzie on bohaterem nie tylko zainteresowań uczonych i osób pracujących przy koronacji kolejnego monarchy, ale rozmaitych pasjonatów historii. Bardzo dziękuję.